Siema, witam Sztywny Gitów. Witam moich widzów oczywiście, bo każdy widz to Sztywny Git. Proste. No, prawie się rymuje. Myślę, że coś jeszcze wymyślimy podobnego. Widzowie, zostawcie lajka na sam początek odcinka. A my widzimy się oczywiście w Gotiku 2 Kroniki Myrtany Arholos. I na samym starcie pomyślałem, że zrobimy coś lekkiego. Czyli zrobimy misję, która nazywa się Pijany Przewoźnik. Tu macie opis, nie chcę mi się tego czytać, bo już to przeczytałem i jest tu napisane, że najlepiej sprawdzić teren od domu w budowie, aż do domu kartografa. Jak mówię, gdzie jest ten dom w budowie? No i to mi wygląda jak dom w budowie, więc mówię, a kartograf jest chyba tam, no to pójdę. No i kurwa, i ten gościu mi jakoś tak mi kurwa podejrzanie wyglądał, więc stwierdziłem, że tutaj zacznę odcinek. No. Halo? Aha, bym musiał... Chyba incognito, tak? Bym musiał podejść do niego. On pewnie nie zapamięta, bo on pijany w trzy dupy. Witam serdecznie. A, nie? To nie jesteś ty... Ty nie jesteś pijany? No nie, no jak... Co ty gadasz? Pijany przewoźnik... A, przewoźnik w mieście. Mam to sprawdzić poprzez zapłacenie za usługę i sprawdzenie, czy idzie chwiejnym krokiem. Pijany przewoźnik. I to nie jest ta osoba, tak? Chyba, że zjebałem, bo nie podszedłem tu incognito. No kurwa, wygląda jak w trzy dupy byłby najebany. No ale może to nie on. O, tutaj kolejny kurwa gagatek widzę. Witam. Zaprowadź mnie do kurwa... Będziemy zaprowadź? Nie do bramy, nie do wilka. Zaprowadź mnie do... Karczmy Helgin? Nie, Gildii Kupieckiej, tak. Oj, oj, oj. O kurwa, tak jak my tak pójdziemy, ten facet faktycznie jest pijany. Mogę wracać do Otmara. Przewodnik pewnie nawet nie zauważy, że mnie zgubił. I ocie kryńca, ale nadupcony chłop. Dobrze, że chyba ściągnę zbroję w ogóle. Słuchaj kurwa, jestem starszy. Rangą. Chuj Arsonie. Wypierdalasz z gildii. Nie potrzebujemy cię w naszej gildii, kurwa. Idziemy dalej, widzowie. Co miałem powiedzieć na sam start, że dzisiaj to są w ogóle jedne z moich pierwszych słów, bo tak jakoś nie gadałem dzisiaj. I wstałem bardzo późno, więc kurwa muszę się obudzić. Zrobiłem sobie kawę i zapewne po nią pójdę w trakcie... Tak, w trakcie odcinka, bo mam taki coś jak przycisk zatrzymaj. Więc raczej zatrzymanie i pójście sobie po kawę nie jest jakimś turbo wyzwaniem dla mnie. Bardziej wyzwaniem będzie policzenie w kalorie tego, bo mam już 1500 zżyte dzisiaj. A ja tu na diecie kurwa jestem, bo trzeba schudnąć jeszcze więcej. 91 kilo, ale tak do 80 i myślę, że będę szczęśliwy. Idziemy do Gildii Kupieckiej, idziemy oddać misję, idziemy z Otmarem chyba porozmawiać. Pijany przewodnik. No nieźle, przewodnik po prostu położył się na ziemi i zasnął. Pora wracać do Otmara. Okej, okay. Nie zobaczyliśmy tego. Ale, no bo wcześniej było, że mogę wracać do Otmara, nie? Pewnie nawet nie zauważy, więc sobie poszedłem. A tutaj jeszcze taka ciekawostka. Aha, o kurwa. No nieźle. No dobra. Tu leży. Jakbym starego widział. Ale twojego. Dobra, widzowie. Jeden pocisk już rzucony, śmieszny żarcik na początek odcinka. I lecimy. Otmar, słuchaj. Wiem, który z twoich pracowników pije w czasie pracy. Nie podał mi swojego imienia, ale to ten, który przez większość dnia stoi... Tak myślałem. Powiedz mi, czy był w stanie doprowadzić cię na miejsce w rozsądnym tempie? No nie, nie. Nie, facet ledwo stał na nogach. Rozumiem. Teraz tylko spisz mi swoje zeznania na piśmie i mamy to z głowy. Świetnie. Lorenzo będzie musiał mi wypłacić niezłe odszkodowanie. Kurwa. Dla ciebie mały upominek w ramach. Ale że my takie 60. Buzkotkę mam jeszcze z ojczyzny. Ale mi dymi mikrofon. Pierścień południowca. Pokaż to. Premia do zręczności 3. Za każdy następny pierścień i amulet południowca plus premia do walki bronią dwuręczną. Ja nie mam żadnych pierścieni na sobie nic założone? Kurwa, jestem debilem. Czy tu amulet oświecenia jest?
Zajebista sprawa. To jest przecież super. To jest super. Kurwa, takie fajne rzeczy, ja nie mam tego poza... ile tego mogę założyć? 3 na raz, łocie krinco. To jest też fajne. No ale chyba to kurwa rozdupca, mi się wydaje. Chociaż, bo to tylko zręczność na razie. Chyba zręczności teraz nie potrzebuję. Chyba to wolę, tak szczerze, plus 12 życia. Jak będziemy potrzebować zręczności, to w ogóle możemy ile? Z 9, myślę, tej zręczności dostać. Przecież to jest 9 zręczności, to jest 86 punktów zręczności. Czyli ja mogę, tak? Czekajcie, ja sobie to policzę. Możemy to założyć, to 2 zręczności. Możemy to, czyli 5 zręczności. A nie, tylko to jest, tak? Czyli 5 zręczności jednak. No nic, 5 zręczności i tak dużo, prawda? Czyli możemy mieć 82 zręczności. Ujocie kryńca. Z taki łuk ja bym chyba nawet zakupił. Wiecie, no 82, bo my mamy łuk, wydaje mi się, na trochę mniej. Na ile jest łuk? Na 70, a już pod 80 lecimy. A mamy 3,5 koła, wydaje mi się, że... No taka inwestycja w łuczek. W ogóle to inwestycje to ja powinien kurwa zrobić nie w łuk, a w nauczenie się wytwarzać te łuki, bo to będzie chyba lepsza inwestycja. Chyba, że ja mam jakiś schemat i mogę to zrobić. Zobaczymy. Idziemy. Idziemy wykonać te, wykonać łuk, pokaż. Łuki. Ale mam dzisiaj wrażenie, że będzie chujowy odcinek. Ale... Nie. Źle to powiedziałem, bardzo źle. Nie będzie chujowy odcinek z tego względu, że ten odcinek będzie mocno montowany, bo mamy bardzo dużo rzeczy dzisiaj do zrobienia na odcinkach. Więc będziemy skakać po tych misjach i w międzyczasie walnę sobie dupsnę sobie kawkę i będzie zajebiście. Kurwa, i mi ściągło wszystko. A mam coś na sprzedaż? Nie mam nic na sprzedaż. Skóry mam na sprzedaż, ale to chyba nie chcę. Pokaż, czy masz jakiś łuk na 80. A nie masz nawet. Ale pewnie piraci mają zajebisty. Fajnie wygląda ten brzozowy łuk. O, eliksir zręczności. No co? No kupię. Oczywiście, że nie ten przycisk. No co? To jeszcze raz. No co? No kupię. Wyobrażacie sobie, że tak wygląda nagrywanie? Jeżeli nie, jeżeli mam montowaną serię, to tak zawsze robię. Czy zawsze nie, ale... Bardzo często się zdarza, że jestem w takiej sytuacji, że właśnie nagrywam coś, powiem i nagle mówię: nie, Eryk, wytnij to. I powtarzam to jeszcze raz z takim samym uśmiechem. Strasznie dziwnie to musi wyglądać. A liczy się finalna wersja, a finalna wersja wtedy wychodzi nieźle. 85 kurwa zręczności mamy. Jesteśmy jakimiś giga przekoksami. No i elegancko. To jeszcze zakładam, może jakiś miecz, jakaś pała. Wydaje mi się, że u piratów to zdobędziemy. Ja idę zobaczyć sobie, jaką misję wypełnimy następną, a my widzimy się za chwilę. Dobra, tośmy daleko nie zaszli, bo jesteśmy w tym samym miejscu dokładnie, 3 sekundy później. Zapomniałem, że ja mam takie coś jak ta misja, czyli jeżeli chcę namówić do współpracy gildę kupiecką, muszę najpierw ustalić konkurencję odnośnie tego piwa. Mam podrzucić butelkę z zepsutym trunkiem, któremu z handlarzy z winem w ofercie. Czas iść na targ. No i tak się składa, że my kurwa jesteśmy na targu. I trzeba... Ale przestań gadać, bo ty mnie tak wkurwiasz. No. Spokój kurwa. Więc... O, proszę bardzo. Zgodził się nawiązać współpracę z gildią. Wysłał mnie na poszukiwania swojego zaginionego kolegi. Znalazłem go martwego, ze zniszczoną siecią, na której... Aha! Naprawiłem ją i tyle. Bardzo dobrze. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Proszę, twoja nagroda. Na pewno ci się przyda. Mi się przyda. Nieważne ile, przyda się. Ta ryba nie śmierdzi, misja zakończona z tego, co rozumiem. Czy ty masz wino w swojej ofercie? Masz. No to przy okazji ci kurwa podrzucę kompot z jagód i powiem, że to wino. Nie no, gdzieś tu mam chyba jakieś zepsute wino albo coś takiego, prawda? Mam nadzieję, że tego nie stwierdziłem, że to jest świetnym pomysłem kurwa sprzedanie tego albo coś takiego. Już znając mnie. Oj nie. Szukamy czegoś, co jest jeden chyba. Nie wkurwiam mnie, ten gościu co tam gada jest za głośno, muszę sobie przyciszyć. Dla was to nie jest aż tak dużo. Ło, premia, jakie ja mam fajne rzeczy! Która szybkości? No nie, musimy podrzucić mu tego, wino, tak?
Co my dokładnie musimy podrzucić, kurwa, dla koneserów? Przeczytajmy to od samego początku. Jeśli pozyskam dla niego browaru nowych wybranych przed niego... Aha, i tu jest opis tej misji. I tutaj mi jest... Obawiam się, że nie udało mi się przekonać Lenarta. Helga będzie brała 2 skrzynki tygodniowo. Blada będzie brała 2 skrzynki tygodniowo. Jeśli chce namówić do współpracy gildię kupiecką, muszę najpierw osłabić konkurencję. Mam podrzucić butelkę z zepsutym trunkiem, któremu z handlarzy z winem w ofercie. Czas iść na targ. I no to na tym targu... Nie no, tak mnie wkurwia ten głup, co tam gada. Więc no jesteśmy na targu. Tylko kurwa... O! Zbożowa siarka, pokaż. Złocisty trunek. To nie, to raczej nie. Rozumiem, że to zepsute wino. Lokalny bimber. To powinno być jedno, tak? I szukamy jakiejś jednej specyficznej butelki albo czegoś takiego, tak? Ale coś mi się nie widzę, żebym tu miał to, wiesz? Może to będzie taka mikstura bardziej. Wywar, ekstrakt many, lekarstwo dla Jorna, ekstrakt leczniczy, eliksir życia. No co, dupne, nie? Cyk, plus 25. Miksturka szybkości, długotrwała miksturka szybkości, eliksiry. No widzowie, nie widzę tego. Ale jak znajdę, to się zaraz widzimy, poszukam jeszcze. Może to nie do końca o to chodzi, wiecie? A może jestem po prostu kurwa ślepy. Więc zaraz się widzimy, bo to nie ma co przedłużać. Dobra, czyli zepsute wino jest tutaj. Zapachem bardziej przypomina ocet niż wino. Dostałem je od Lorenzo. Słuchaj, Almar, pohandlujmy. Ja ci to winko. Cyk, chcesz kupić? Chcesz kupić winko? Tomasz. Dla koneserów. Zrobiłem dla niego misję, jeszcze mu wino podsunąłem. Zepsute. Sprzedałem całe wino, pora wracać do Lorenzo. No to idziemy porozmawiać z Lorenzo. Tu akurat nie będę zatrzymywał odcinka, no bo to daleka droga nie jest. Dzisiaj takich kilka mniejszych misji. Nie rzucamy się na głęboką wodę. Porobimy kilka fajnych misji. Pomont będzie taki bardzo pocięty z materiał, no bo nie będę wam pokazywał, jak idę w jedno miejsce, do drugiego miejsca, do trzeciego i szukał i zastanawiał się, jak tu zrobić tą misję. Dlatego dzisiaj mam nadzieję, że będzie w miarę dynamiczny odcinek. Idziemy porozmawiać z Lorenzo. Witam serdecznie. Witam. Jesteś tu? Jesteś. Hej, ty. Słuchaj. Zrobione. Pozbyłem się tego wina. Świetnie. Teraz trochę poczekamy. Przyjdź do mnie jutro. Przyjdź do ciebie jutro. No dobra, to ci się kimnę w łóżku i tak widzę, za dużo to nie śpisz. To ja się prześpię. Tyk, jeszcze... Już? Misja wykonana, czy nie? No, o. Teraz możemy pogadać o interesach. Wygląda na to, że Ernesto stracił odrobinę zaufania. Plan wypalił? Wypalił. Oj. Okazało się, że butelkę kupił jakiś bogacz ze Starego Miasta. Wypił ją razem z przyjacielem. Jak się pewnie domyślasz, kilku następnych godzin po wypiciu trunku nie będą miło wspominać. Wieść się rozniesie, klienci zastanowią się 2 razy, zanim znowu kupią wino od Ernesto. A pić muszą, prawda? I to jest idealny moment, żeby wprowadzić na rynek nowy napój. Dobra, bądźmy poważni. Ile złota Tomas sobie życzy? 100 sztuk złota za skrzynkę. Szczegóły samo mówię z Tomasem, ale przekaż mu, że za taką cenę możemy brać tylko 5 skrzynek na tydzień. Jeśli zejdzie trochę z ceny, może damy się namówić na 8. Tomasz ustalił cenę, nie będę się wtrącać. Kurwa, no delikatne to chyba mu się opłaci. To Tomasz jakby... Ale kurwa, jak mu powiem, że 8. Ale dobra, nie będę się wtrącać. No to jakby jego siano. No. Jak uważasz? Cóż, to by było na tyle. 5 skrzynek przekaż Tomasowi. Jasne. Mam nadzieję, że będzie zadowolony. Do zobaczenia. Myślę, że będzie. Dla koneserów. Tyk, misja zaktualizowana. Gildia kupiecka będzie brała 5 skrzynek tygodniowo. No mamy tu jeszcze chyba kilka osób, z którymi musimy porozmawiać, prawda? Więc zrobimy to teraz? Nie wiem, zobaczę. W sumie mogę zrobić to teraz, tylko nie wiem, czy będę pamiętać, gdzie są te postacie. Poczekajcie. Muszę powiedzieć, że zawsze podczas rozmów mieć przy sobie mrocznego paladyna. Helga w karczmie.
Będzie brała. Gerstad? Z Gerstadem jeszcze chyba nie gadaliśmy. Gerstad. Nie ma Gerstada. Gerstad jest właścicielem karczmy przed Starym Miastem. Przy wschodniej bramie. Kojarzę. Idziemy do Gerstada. Zważywszy, że Gerstad jest dość daleko, to oszczędzę wam to drogę. Zróbmy taki bardziej treściwy odcinek. Co się dzieje? Zróbmy taki bardziej treściwy odcinek i widzimy się już u Gerstada. Wiesz co, zjawił się u nas jakiś typ, który szuka ludzi do pracy. Może do niego zajrzyj. Siedzi tam, przy stole. Przedstawił się jako Bruno. Okej. Okay. No to... Akurat żeśmy na niego trafili, bo tak szczerze nie zamierzałem tutaj zacząć. Chciałem zobaczyć, czy Gerstad to Gerstad, ale to on do nas zagadał. Słuchaj, mam dla ciebie piwo. Witaj, przysyła mnie Tomas. Ma dla ciebie propozycję współpracy. Tomas? Ten piwowar? Ale ja nie potrzebuję więcej piwa w swojej ofercie. Nie sprzedaję go zbyt dużo. Moi klienci gustują w droższych trunkach, wolą wino. Tomas wprowadza na rynek nowe piwo, jakiego jeszcze nie było. Nazywa się Mroczny Paladyn. Sam opracował recepturę. Może chcesz go spróbować? Najpierw mi o nim opowiedz. O kurwa. Mroczny Paladyn to bardzo bogaty, zaskakujący smak i aromat. Mroczny Paladyn to niezwyczajne piwo. Wyróżnia się bogatym smakiem, który długo utrzymuje się w ustach, a także ciekawym aromatem. Należy je pić powoli, małymi łykami, ponieważ ma również sporą moc. Może być leżakowane jak wino, tylko zyska dzięki temu na wartości. Nośmy opowiedzieli. Ciekawie. No, pokaż mi, czy mówisz prawdę. Spróbuj. Nawet nie wiem, czy powiedzieliśmy prawdę. Dumę. Ale oby tak. Ma bardzo ciekawy smak. O. A pachnie też nie najgorzej. Moi klienci lubią nowe smaki. Ile za skrzynkę? 100 sztuk złota. Wezmę 4 tygodniowo. No. Ale biznes zrobiliśmy, świetnie, kurwa. Przekażę Tomasowi. Do zobaczenia. Towary jakieś mi pokaż. Może masz jakieś przepisy, których jeszcze nie znam. O, masz. Kotlet grzybowy, proszę bardzo. Pieczeń, pikantne coś tam, placek. No dobra, wezmę wszystko. Co słychać? Może coś ciekawego. Piwo Tomasa być może zwiększy mi sprzedaż, a to coś, co cieszy każdego karczmarza. No dobra, mamy tutaj z kimś porozmawiać. O, chyba z nim. Chyba cię tu jeszcze nie widziałem. Nie szukasz może pracy? Złoty interes, nie pożałujesz. No, podejdź bliżej, nie chcę zbyt dużego rozgłosu. Słuchaj, znaleźliśmy kopalnię żelaza. Kopalnię żelaza. Widziałem ten błysk w oku. Wcale się nie dziwię. Mój żołądek wciąż szaleje, gdy o tym pomyślę. Problem w tym, że żelazo wcale nie jest takie łatwe do wydobycia. Nie ma problemu, jako ekspert. Mogę poradzić. Trzeba popracować kilofę. To jak? Zainteresowane? Pewnie, że tak. Jasne. A mam kilka pytań? Chyba nie mam. A może mam? Brzmi dobrze, ale mam kilka pytań. Tłumy to samo, nie wiem. Ostrożności nigdy za wiele. Pytaj śmiało. Gdzie jest ta kopalnia? Niedaleko miasta jest taka mała kotlinka, mocno zarośnięta. Chyba tam byłem pewnie. Wierzyć się nie chcę, że nikt nie zbadał dokładnie tych terenów. Zresztą to 7 razy byłem. Z kumplami przed straszną bestią. Zupełnym przypadkiem wpadliśmy do tej jaskini, a tam szczęki nam opadły. Pomyśl, dla miasta te kilka kawałków surowca byłoby pewnie nie warte zachodu. Ale to wszystko chyba wydobyte, chyba że to się po jakimś czasie regeneruje tak samo jak złoto, tak? Ile macie już ludzi? Nie chcemy zbyt wielu, bo będzie mniejszy przydział na głowę. Jestem ja, moich 3 kumpli i kilku kopaczy. Więcej nie trzeba. No dobra, no. Musieli trochę powiększyć wejście, bo jest naprawdę wąskie. Człowiek w potrzebie jest jak szczur. Wejdzie wszędzie. Do tej pory nie wiem, jak tego dokonaliśmy, bo potem ledwo udało nam się stamtąd wyjść. A, czekajcie, dialog. Ile na tym zarobię?
Dobre pytanie. Jestem w stanie dokładnie powiedzieć, ile tego żelaza znaczy. Połowa? Moja propozycja to połowa tego, co uda ci się wydobyć. Chujowa. Reszta dla nas, rozumiesz? Koleś, to my znaleźliśmy miejsce i dzięki nam nasza... Chujowa propozycja. Nie narzekaj. Tyle. No dobra. Dlaczego nie? Powiedz tylko, gdzie i kiedy mam się zjawić. No i to jest człowiek, którego szukałem. Widzimy się przy zachodniej bramie. Mam nadzieję, że moi znajomi też znaleźli kogoś do pomocy. Będziemy na ciebie czekać. Przy zachodniej bramie. No dobra, nowy na Archolos. No nie zaba... to biegnę z tobą, kurwa. To biegnę z tobą. Nie, idziemy od razu, widzowie, wykonać tą misję. Nawet nie zatrzymuję odcinka. Lecimy tam od razu. Mam wrażenie, że straszne mapy przez stery ten mikrofon. Może to w końcu naprawić. Znaleźć tą chwilę, naprawić to, może dodać. Tu wędki, rybki, kurwa. Dobra, kiedy indziej. Biegnijmy za nim, bo on mi zaraz spierdoli. Będę szukał po mapie, a tak to wyznaczę ścieżki. Będzie łatwiej. Coś mówiłem. Że może znajdę w końcu czas, by naprawić mikro. Mam wrażenie, że są straszne przestery, jak krzyczę. Pewnie nikt tego nie zauważa, ale... Wiadomo, jak się ogląda odcinki, to bardziej się ogląda po... No po to, żeby oglądać odcinki, żeby zobaczyć, jak ktoś gada, coś się tu podymia, co chodzi. Nikt nie zwraca uwagi za bardzo na to, ale jednak jak nagrywamy to... Jak ktoś nagrywa, to chce mieć to jednak... Jak najlepiej zrobione. Myślę, że jakościowo są całkiem w porządku te odcinki. Mój kompan też znalazł ludzi do pomocy, więc wszystko idzie zgodnie z planem. Gotowy do drogi? No. Gotowy, ruszajmy. Lecimy. Nivel, Bruno, dobra. Pogadamy sobie z nimi na miejscu. Czyli to nie jest ta kopalnia, którą chyba ja znalazłem, bo ona była na drugim końcu, tam przy wybrzeżu. O! Dobra. O właśnie, zapomniałem, że tu się szybko powinno klikać zapisy, bo inaczej może być tak zwany przypix. Dzięki widzowie za nowe suby. W ogóle dużo ludzi wpada nowych. Pozdrawiam. Normalnie jestem bardziej gadatliwy. Dawaj, to czekaj, bo zbieram tutaj tego. Poczekajcie, panowie. Ale dzisiaj sobie chilluję bombę. No nie wygląda, szczerze mówiąc, byłem przekonany o tym, że to będą ludzie, którzy mnie opierdolą na siano. Tu się okazuje, że chyba nie za bardzo, na szczerze. Jest to solidnie dobra informacja. Chociaż w sumie tak bym... A może... Nie wyglądają na zgraje z birów. Mam nadzieję, że też nie pójdą za daleko. Poczekajcie, kurwa, panowie. Spokój. Troll! Nie, cieniostwór, jeszcze gorzej, kurwa. Znaczy nie wiem, co gorsze. Obydwie chujowe obce. Czekajcie, kurwa, trzeba pozbierać z polnych bestii. Tutaj nasiona i tak dalej. Zbagowali się. Zbago się, kurwa, wali. Panowie. A tamci se pobiegli, nie? I ocie kryńco, najemnik. Bruno. Kurwa mać. Bruno, słuchaj. Daleko jeszcze? Daleko. Wiesz co? Naprawdę zachowujesz się jak... Wybacz, że będę niemiły. Ale możesz po prostu zamknąć jadaczkę i iść za mną? Naprawdę nie jest daleko. Możesz po prostu... Kilka godzin pracy i będziesz... Możesz po prostu zamknąć jadaczkę i iść za mną, ty czasem Bruno. No to świetnie, kurwa, ale se jogging robi. Nie no. Bruno, wychodzisz stamtąd? Chciałem kurwicy dostać. No idziesz? Ja pierdolę, Bruno. Gothic 2, moi drodzy. Są rzeczy, które nawet za modów się nie zmieniają. Jednak silnik to silnik i sztuczna inteligencja to sztuczna inteligencja. Chyba za bardzo się nie da nic zrobić w tym temacie, oprócz napisać oczywiście nowej gry. Ale jest to tylko i wyłącznie mody. Nie wiem, czy jakby mogliby polepszyć sztuczną inteligencję. To jest taka jedna z niewielu sytuacji, która się wydarzyła. Więc na razie nie jest, kurwa, tak najgorzej, jeśli chodzi o tą sztuczną inteligencję. Mam wrażenie, że jest to w miarę fajnie poprowadzone. I nawet jeżeli ten, to oni się po prostu zrespią albo coś takiego.
Nawet jeżeli byśmy gdzieś tam ich zgubili, to oni by się zrespili na miejscu. Co do tego akurat pewny nie jestem, ale... A tak mam wrażenie, że ta gra jest naprawdę fajnie, fajnie poprowadzona. Dobra. Niech oni to zabiją w sumie. Mam nadzieję, że się... teraz ja się kurwa zbugowałem. Szybko. Dobra. Żeby tylko się nie zbugowali, nie bijemy żadnych cieniostworów, tamtego, owego. O kurwa, tam jakieś kapliczkę, do której mógłbym się pomodlić. Poczekajcie sekundę, czy nie? Na mnie. Sekundkę. Nie, dobra, bo... Kurwa, nie wiem, czy poczekają sekundkę. Poczekacie? Czekacie? Czekacie, widzę. Czekacie? Czekajcie, sekundę, sekundę, panowie, sekundkę. Już do was wracam, już do was wracam. Już jest wszystko git? Widzę, że stoi na kamieniu, więc zaraz pewnie się wypierdoli. Stoicie tam? Stoicie? Stoicie, dobra, niebieski bez. Jest ciemno, więc chujowo widać. Posąg Inosa. Pewnie, że się pomodlę, 100 sztuk złota, punkty trafień, cyk. Nawet nie wiem, co to są te punkty trafień, ale dzięki. Że lepiej trafiam? Nie wiem. I w sumie naprawdę nie wiem, czym są te punkty trafień, no ale chuj. Idziemy dalej, pomodlone, dostałem coś tam, więc lecimy. Kapliczka, kapliczka odkreślona. Mam nadzieję, że nie zaatakują ich tu polne bestie. Nie zaatakowały. Dobra, idziemy dalej. Kiedy indziej sobie zabijemy polne bestie? W ogóle polne bestie tak blisko tego. Tak blisko miasta. O! Przeciwnik, nie fajnie. Wy się bijcie, a sobie tu rdeścik polny. Tam się jeszcze kto hobby zabije, ale to krytoszczur, poradzą sobie. Błotniak, cyk. W razie czego walimy save'a na XD. Normalnie to jest... To bym się tutaj zabijał, te wszystkie krytoszczury i te inne gówna. Ale kurwa się trochę cykam nawet tu podejść. Chodź tu. Bo zaraz oni mi spierdolą i będzie kwaśno. Gdzieś się poblokują i będzie lipa. Idziemy, 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 panowie, idziemy. Lecimy. Oj, co to za dźwięk, kurwa? Ja to szczura to był dźwięk? Poczekajcie kawałek, Panowie, kurwa, spokój, ty! Halo, kurczę, blaszka, co wy tak lecicie, tej? Za komponent trzeba chwilę poczekać. Odpalam pochodnie, bo kurwa zgubię ze 6 razy. Ja tutaj byłem, gdzie oni idą. Nie mam zielonego pojęcia. Może byłem. Na pewno ten, to jest droga od Bodowina, nie? Jesteśmy blisko Bodowina gdzieś. Tam za tamtą, za tamtym tym jest Bodowin. Kurwa, poczekajcie sekundę, panowie. Poczekacie? Ja tu tylko koło bym zajebał. A nie ma tu koła. Bo te koło musimy sprzedawać. I ten chłop nam kazał zbierać koła. Z tych, z wozów zepsutych. No nie, raczej tutaj tej kopalni chyba, że na dół pójdą. A pójdą na dół. Wiecie co? Byłem tu, ale wydaje mi się, że kiedy tu uszedłem, to dopiero byłem byłem na tak niskim poziomie, że ciężko było mi cokolwiek tu właściwie ugrać. Tego co pamiętam. A teraz to jest dla mnie takie kurwa jaszczury, to jest cyk, cyk, cyk. I nie ma. Chodź tu. Nie, szczury, tylko to pielce. No, no na dwa ciosy to to. Tak zwane są bobki. Mam nadzieję, że nikt się nie wypierdoli. Cyk, cyk, cyk. No bijcie, bijcie tam, bijcie. O kurwa, ktoś się wyjebał? Bo słyszałem taki dźwięk bardzo niefajny. Mam nadzieję, że nie. Ta gra jest na tyle fajnie stworzona, że oni nie potrafią się wypierdolić. To jest fest zajebiste. Zapisujemy oczywiście. Chodzimy do kopalni, zapisujemy na save z kopalni. Proste. Jesteśmy? Jak mówiłem, jest naprawdę ciasno. Musimy najpierw trochę odgruzować wejście, żebyś rozwalcie kawał tej ściany, dobra? Myślę, że szybko się uwiniemy. A, czyli ja i tak bym tu nie wszedł bez nich. Rozumiem. Ale to ja mam rozwalać, czy oni mają rozwalać temat, rozpierdalać? Aha! Zacznij kopać, czyli ja. Nie, to może bym wszedł jednak, to nie wiem w sumie. Witam, witam! Łooo, ciekryńce. Hej, przyjacielu! Nie skończyliśmy jeszcze pracy. Jestem pewien, że zostało mnóstwo żelaza do wydobycia.
Trzymaj. Napij się piwka. Nabierz sił. Jeśli musisz odpocząć, usiądź wewnątrz jaskini i ogrzej się przy ogniu. Zjedz coś. Zostawiliśmy dla was trochę smakołyków w środku. Bardzo miło, ale te... tych dwóch najemników to mi się fez nie podoba. Słuchaj. Gdzie tu jest niby coś do wydobywania, bo ja tu nic nie widzę. Następna pochodnia. Mogę tylko ilo... O, tu jest kilowcy i wezmę. Co wy wydobywajecie? Wyeksportowane złoże. Okej, okay. Ty też wyeksportowane? Tak. Nie wyeksportowane, tylko wyeksploatowane. Nie wiem, czy bym... Pewnie nigdy bym tej jaskini, tak szczerze mówiąc, nie odkrył. O kurwa, ale napierdalam z tym. Z... pochodnią. A czemu tylko odpadły dwa samorodki żelaza? Niczego tu nie znam. Kurwa, jaki skam. Pewnie nigdy bym nie odkrył tej misji, tak szczerze. Znaczy, nigdy bym nie odkrył tej jaskini, bo nawet jeżeli bym tu szedł, to bym pomyślał, że to jest po prostu sterta głazów i tam nic nie ma w środku. Więc... w sumie trochę pomógł, no. Tylko, kurwa, mało tego wydobywam, fest. On nie weźmie tych wszystkich poprzednich moich, tych żelaza? Pewnie weźmie. Ale dostaliśmy kilo. No nie wiem, zobaczymy, czy się opłacało. Pewnie tu będzie jakiś stwór. No oczywiście, że tu będzie stwór. Jakbym kurwa... jakbym był jakimś jasnowidzem, no. Można się było spodziewać. Ale że pełzacze to takie bobki dla nas. On jest za szybki, kurwa. Za szybki jest jebaniec. Szybko. Pyk. Pyk. Kolejny poziom. Zajebiście. Ile? Jaki? Punkty nauki 10. I to jest zajebista informacja, bo my... teraz po tym będziemy mogli zrobić zajebisty łuk i nauczyć się w ogóle robić jeszcze bardziej zajebistsze łuki. Nic tu nie ma. No niedużo tych samorodków żelaza, kurwa. Nic tu nie ma. Niedużo, ale jestem dzisiaj przyjebany. No nienawidzę wstawać. Nie lubię wstawać o 15. To nie dla mnie jest widzowy. Ale tylko o tej mogę robić streamy. Bo jest lepszy nawet. Nie widzę już żadnych odsłoniętych złóż. To dobra pora na porozmawianie z Bruno o postępach. Mam nadzieję, Bruno nie wygląda jak ktoś, kto by chciał mnie wychujać. Nie wiem, czy ja chcę go też wychujać. Ale w sumie... w sumie to kij mu w oko jest. Kurwa, jestem z najemników z gildii kupieckiej serowej, co mi się żywnie podoba. Starszy aspirant, kurwa. Gildii kupieckiej jestem. Słuchaj. I nasz dzielny pracownik. Muszę przyznać, że uwijałeś się jak prawdziwy kopacz. Podobno na Korinis też potrzebują doświadczonych górników. Może się nad tym zastanowisz. O co ci chodzi? Zrobiłem swoje, rozliczmy się i pożegnajmy. Masz rację, musimy się rozliczyć. Oddaj samorodki, a ja wypłacę ci połowę ich wartości w złocie. Trzymaj, tyle udało mi się wydobyć. Ile zarobiłem? Czekaj, policzmy. Naprawdę sporo udało ci się wydobyć. No, wygląda na to, że czas się rozliczyć. Tak myślałem. Skurwibong. Skurwibong. Ile bijecie? Chuje tam bijecie, was rozpierdolę. Ilu was kurwa jest? Ja was w ogóle coś biję? Rozpierdalam cię, najemnik. Kolejny najemnik. A to bunt, to są nasi. Kurwa, ty z gildii. Tak, tak, pracowników pracuje tego w gildii. Ja ci kurwo dam, a tak. Chodź tu, ma to. I Bruno też rozpierdolę. Bruno jest jakiś kurwa totalny koks. Trzeba uważać. Chodź tu, najemnik. Czekaj, bo Bruno mnie rozpierdoli. Poczekaj, kurwa. No i co? Chciałeś wychujać Freda, a to Fred ciebie wychujał. Pozdro. Nie jesteś wcale taki głupi. Cholera. Na jakiego wyglądasz? Coś czułem, że będą z nimi problemy. Dobrze, że też tutaj byłeś. Inaczej byłoby z nami krucho. Wzajemnie, panowie. Następnym razem wszyscy musimy pamiętać, żeby lepiej dobierać pracodawców. Ano? Teraz tylko znaleźć robotę. Cholera. No nic. Jakbyś kiedyś usłyszał o pracy dla górnika, nie w kopalni Araxos czy Królewskiej, daj mi znać. Dobra, Nivel. Nie będę się ruszał poza karcie. Chociaż nie będę ukrywać, że tutaj
nie kolonia górnicze, kurwa, tylko kopalnia. Kopalnia nasza, Gildii Kupieckiej, miocio kopalnia. Jak tylko o czymś usłyszę, to ci powiem. Dzięki, stary. Miruch pewnie też będzie zainteresowany. Zazwyczaj razem szukamy pracy. Dawaj, Mieszka. Dobra. Dzięki za załatwienie tego oszusta. Nie ma sprawy. I ta misja jeszcze nie jest skończona, mimo że sprawa z Brunem była jednym wielkim oszustem, to faktycznie można w tej kopalni znaleźć żelazo. Powiem o tym Lorenzo, a Raxus przyda się trochę tego surowca, kurwa mać. Zajebiście. Niczego tu nie znajdę. Bruno dead. Wszystko tak jak powinno być. A z tego coś jeszcze wy tego? Nie. Nie wydobędę nic już z tego. No zajebiście, to wykonamy kilka misji naraz od razu. Pięknie, tworzą się nowe misje, my tu oddajemy jakieś tutaj, gadamy z tymi, tutaj jakieś piwo załatwiamy. Tutaj gadamy z Lorenzo. Tak, z Lorenzo mam pogadać? Tak, tak, no z Lorenzo. Mam wrażenie, że przeczytałem Bruno. I mam wrażenie, że tu coś będzie. Ale jak to powiedzieć? A jednak. Przeczucie. Jak się to nazywa? No tak jak mówię. Czasem instynkt podpowiada dobrze. Dobra, ja teraz muszę wrócić tą całą drogę, więc widzimy się już prawdopodobnie bezpośrednio u Lorenzo. No widzowie, jesteśmy już blisko Gildii, blisko Rity, od której chce się nauczyć łuków, także tutaj wracamy. Mam śmieszną historię do opowiedzenia sprzed chwili, słuchajcie, bo tak się stało, że zaczęło coś napierdalać mi w auto. Ja mówię, co to się kurwa dzieje? Widzowie, ja patrzę. Ja mówię, tak słyszę, jakby ktoś za klamkę tak próbował upierdolić tą klamkę. Ja mówię, jak skończyłem gadać, zatrzymałem odcinek też z dwa razy i przestało. I mówię, jo cię kręca, mówię, nie na moje warcie. Wychodzę wkurwiony. Zazwyczaj się trochę cykam, bo to nigdy nie wiadomo, ale teraz jakieś na giga koksa wychodzę na dwór. Otwieram drzwi, ja patrzę, a tam nic. Mówię, kurwa, dziwne. Obchodzę to auto i nagle słyszę drugi raz, takie 2-3 razy, jakby ktoś za klamkę, jak już byłem za autem, jakby ktoś za klamkę próbował urwać. Widzowie, tak się zesrałem, a to co się okazało, to taką matę mam, żeby nie po błocie zapierdalać. Taka mata jest położona. Prowizorka, żeby wiecie, wyjechać jak będzie, nie wiem, ślisko albo jak będzie błoto, nie? Żeby jakąś miarę wyjeżdżać i nie pchać się przez śnieg. I okazało, że to na gwoździach taki był i się po prostu okazało, że się gwóźdź urwał i napierdalał w auto. Ta mata z tym gwoździem, więc naprawione zostało, ale tak się zesrałem, bo ja przyszedłem za to auto i za plecami słyszysz takie coś, to jest kurwa koniec, to jest finito. To już kurwa, już wiesz, że umarłeś, nie? A tu jednak nie, niespodzianka. Idziemy, słuchajcie, do Rity, bo musimy się nauczyć kilka rzeczy. Do Fridy, kurwa, czemu ja gadam do Rity ciągle? Idziemy do Fridy. To kim jest? Jakiś nowy wpis? Co się dzieje? Dlaczego? No proszę, jednak można. To kim jest? Jakiś wpis? Co, o co chodzi? A, kilka dni wyruszyć do kopalni złota. Myślę, że już mogę wyruszyć do kopalni. A, myślę, że już wcześniej mogę, ale to dobra. Słuchaj, Frida, nie Rita, kurwa. Naucz mnie łuczarstwo na doświadczonym. Mam takie wrażenie, że mi się to przyda. Jeszcze tylko zobaczę, jaki łuk jestem w stanie sobie wykonać. Łuki. Taki jestem. Wymagana zręczność 90. Ale może coś znajdziemy na 80. Wymagana zręczność 90. 60. Właściwie to wszystko możemy pokupować i sprzedać. O! O! Tak. Łuk machoniowy. No co, nie zrobię, kurwa? No zrobię, no. Oczywiście, że zrobię. Kupuję to i naucz mnie. Tak się będzie, wydaje mi się, bardziej opłacać generalnie. Bo te łuki po 700 golda. Dzięki wykorzystaniu w procesie twórczym nie tylko drewna, ale też rogów czy pazurów zwierzęcych. Naucz się je oprawiać, a twoje dzieła nabiorą na jakości. Dobra, dzięki Frida, czy jak ty masz Frida, czemu jest ciągle Rita?
Ale podobne, Frida, Rita, kim była Rita? Wiem, że to też jakaś postać jest, ale skąd on? Mistrz gry. Młodzieńcze, czy chciałbyś wziąć udział w diabelnie trudnej grze? To jedyna okazja, by przejść z niczym, a wyjść jak król. Zasady są proste. Musisz uważnie obserwować, gdzie przemieszcza się złota moneta i wskazać, pod którym kuflem się chowa. To jak? Zaintrygowany? Przepierdolmy, widzowie. Trochę siono. Świetnie. Ile chciałbyś postawić na swoje zwycięstwo? Do wygrania będzie trzykrotność sumy, którą zaoferujesz. Stuwa. Proszę, oto pieniądze. Pięknie dziękuję. O ty kurwa. Wracaj tu. Nara. No ty kurwa. Pajacu. Wyskakujesz z całego siana, co miałeś, co ci dałem. To ty. Dawaj, panie mistrzu gry. Ale kurwa, nawet nie w tego celowałem, jak już siadło, nie? Widzowie. Witam Herolda, witam strażników. Złodziej, złodziej. No wstawaj, mistrzu gry, kurwa. Masz coś do powiedzenia? No. Tyle. Ale kurwa by nas odszukał, gagatek. Tak myślałem, że tak się to właśnie skończy, tak szczerze. Dobra, warsztat widzowy. Jeszcze się nie nauczyłem schematu, już chcę wykonywać łuk. Nawet mamy kilka schematów i oba te łuki możemy w sumie wykonać, bo czego by nie. Ten i ten. Dobra. Ten za 90. Cyk. Rozumiem, jasne. Cyk, rozumiem, jasne. Kotlet grzybowy. Nauczmy się tych przepisów też w sumie, marynowane grzyby. Rozumiem. Placek warzywno-grzybowy. Rozumiem. Tutaj jakieś gówno też. Rozumiem. Wszystko się nauczmy, bo to zawsze się przyda. Rozumiem. Jak będziemy gotować. Umiemy włóki, szybki sejwik. Czy będzie szybki? Chyba są w miarę szybkie. Chodźmy do warsztatu i wykonajmy ten łuk. Najpierw podliczmy sobie, czy ile my mamy w ogóle zręczności. Mamy zręczności 80, a jesteśmy mieć w stanie troszeczkę więcej, czyli 85. No ale 85 zręczności to nie jest... Chociaż może jakby jakiś pas zręczności, o ile mamy taki. Tylko czy my chcemy? Nie mamy. Można by było kupić, ale czy my chcemy? Nie no, wykonajmy ten łuk na 80. To i tak będzie chyba lepszy łuk. 6 razy już siadłem na ten warsztat. Tak, my mamy łuk na 70, a możemy na 80 wykonać, więc spoko. Czekajcie, tylko cyk, cyk i już wykonujemy łuka na 80, czyli to będzie ten łuk. Oj, będzie 90 aż zadawał. Oj, wszystko mam, kurwa. Łys, skórę dzika, wszystko mam. Tu też wszystko mam. Ty, zajebiście. Dobra, na razie stwórzmy oczywiście ten łuk. Wróć. Dlatego, bo nie opłaca się dwa razy ani tamtego wytwarzać za 90, bo... Znaczy mógłbym go w teorii wykonać, nie? Ale to nam za dużo nie da, bo jak u niej sprzedam, to później będę musiał nowy wykonać i tak jak teraz będę 700 golda w dupę. No załóżmy ten, premia do walki z łukiem. Ole siekiera. Łuk machoniowy. No 20 damage'a więcej, to jest kurwa dużo damage'a. Słuchaj, nie chcesz pewnie sprzedać. Nie chcesz pewnie kupić, nie chcesz kupić łuku tego poprzedniego, więc ja ci po prostu tak go opnę, bo to nie ma co i tak trzymać chyba, jak mi się wydaje. 105 golda za niego zapłaci. No dobra, to ci sprzedam. To też właściwie wszystko tu mogę, kurwa, te kusy, wszystko posprzedawać. Ale to na razie my się sobie zostawimy w eku. Kto wie, jak ktoś powie zaraz, że potrzebuje, kurwa, to i to za tyle i tyle, a ja będę w ciemnej D. Idziemy porozmawiać z panem Lorenzo, czy śpi tu nadal gagatek? Nie śpi, już pewnie wypierdolony z roboty albo w kolonii górniczej. Odek, ale jest jak jest. Idziemy porozmawiać z Lorenzo, szefem, oddać misję. Jeszcze koło zebrałem przy okazji podróży, więc też możemy oddać i może już się ta misja z kołami zakończy, bo on chyba potrzebował 4, nie wiem czemu 4 przyniosłem. Wydaje mi się, że ze 3 może. Ej, ty. Łącznie z tym, co teraz mam w eku. Gildii nie przydałaby się kopalnia żelaza? Gildii przyda się wszystko, na czym można zbić interes. Kopalnia żelaza się do tego zalicza. Znalazłem jedną, kiedy pewien facet próbował mnie oszukać.
znajduje się w niewielkiej kotlince przed miastem. Powiadasz? Znajduje się przed samym miastem i nikt jej jeszcze nie zajął? Już tam wysyłam ludzi. Masz. Za zorganizowanie nowego źródła dochodu należy ci się nagroda. I to solidna mam. 300 golda. Naprawdę. 300 golda za jebaną kopalnię żelaza. Come on, bruch. Coś mi się mało wydaje. Ale no, to żelazo, nie złoto w sumie. Ale coś tam zarobią. My coś tam zarobiliśmy. Jest gituwa. Idę cię oddać koło i kończymy widzowy odcinek bez 45 minut. Doskonale. No oddałem koło, zostałem 7 sztuk złota, ale jeszcze chyba tego tych kół trochę potrzebuję. Chyba, że to jest tak, że ja nie mam tego w misji i on po prostu kupuje te koła. Ale też istnieje taka szansa, że to jest po prostu, jak zbierę koło, to mu strzelam, a to nie jest jakaś główna misja ani nic. To w ogóle główna, w sensie poboczna, ale nie mam jej w ogóle pewnie zapisanej nawet. Moi drodzy, widzimy się w następnym odcinku. Zostaw lajka, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, subskrypcję. I do zobaczenia, widzimy się później. Trzymajcie się ciepło. Nara.